Dzień dobry, witam tych uczniów, którzy już się zalogowali. Przygotujcie sobie bardzo proszę ćwiczenia. Będą dziś potrzebne. Piotrek, do nauczycieli się nie mówi siema. Mam jeszcze 5 minut. To niedobrze, tylko się mówi dzień dobry. Mam jeszcze 5 minut, czekamy na pozostałych. Haniu, dzień dobry. Książkowy, dzień dobry. Maja, dzień dobry. Witam, Noemi. Piotrek, dzień dobry, jak miło Cię widzieć na czacie. Przepraszam, Julka, dzień dobry. Zaczynamy dziś równo o 11, czyli jeszcze 3 minuty. Koksu, dzień dobry. Tak jak widzicie na pierwszym slajdzie, sprawdzamy pracę domową, później będziemy rozwiązywać przykłady z ćwiczeń i zakończymy Kahootem. A to masz, Haniu, w takim razie wesoło w domu. Dzień dobry. Kolejna osoba, myszka mini. Mam w tym momencie 14 osób, czyli prawdopodobnie 13 uczniów. Ustawione jest najmniejsze opóźnienie, jakie jest możliwe, więc wynosi około 5 sekund prawdopodobnie. Dwie kolejne osoby, dzień dobry. Jeszcze minuta i zaczynamy.
Kahoot będzie jeden na koniec. Ok, wybiła godzina 11. Zaczynamy dzisiejszą lekcję, żeby nie przedłużać. Spóźnialscy najwyżej dojdą. Mamy w tym momencie 20 oglądających prawdopodobnie, czy albo 19. Ok, zaczniemy w takim razie od sprawdzenia pracy domowej. Otwórzcie sobie ćwiczenia na stronie 79, tam gdzie mieliście zadaną pracę domową i sprawdzamy wyniki. Przepraszam bardzo. Mieliście wykonać całą tą stronę w ćwiczeniach. Zaczynamy od poszczególnych przykładów. Przypominam, jeżeli wyrażenia mają tę samą literkę w sobie, tak zwane jednomiany, czyli liczba, literka albo sama literka, to możemy je dodawać, odejmować i w tym przypadku tak właśnie jest. X to jest to samo co 1x. W takim razie dodajemy 3x plus x to 4x. 3a plus 5a, 8a. 8y, odjąć y, czyli odjąć 1y, to 7y. 2,5a, odjąć 1a, to 1,5a. X, czyli 1x, dodać 0,3x, to 1,3x. Dzień dobry wszystkim, którzy dotarli. Sprawdzamy. Czy mogę do kolejnych przykładów już przejść? Sprawdziliście te, które są już zapisane na zielono? OK, to przechodzimy dalej. Odejmujemy od a 4a, czyli 1 minus 4 to jest minus 3 i spisujemy literkę a, czyli mamy minus 3a. Minus 3b, odjąć 1b, to minus 4b, minus 1a i odjąć 1a to minus 2a, 5x dodać i minus, czyli z tych dwóch rzeczy mamy minus 8x, to minus 3x i 3x odjąć 4,5x to minus 1,5, tutaj powinno być x oczywiście, przepraszam, w tym miejscu powinien być x, minus 1,5x. Dajcie znać, czy możemy przejść dalej. OK, no to jedziemy w takim razie do zadania drugiego. Upraszczamy wyrażenia, czyli zapisujemy je w najkrótszej możliwej formie. Skoro w tych wszystkich wyrażeniach występuje zawsze tylko jedna litera, to po prostu wykonujemy na nich działania. 4 plus 2 plus 6 to 12z, 5 plus 8 to 13, minus 11 to 2 i dopisujemy literkę y, 2w, zwróćcie uwagę, że tutaj mamy liczby przeciwne, 2 i minus 2w. Możemy je zredukować, mówimy, czyli przekreślamy, tak jakby ich w ogóle nie było, bo one dadzą nam w sumie 0 i zostaje tylko minus w. W następnym przykładzie mamy 1,5x. W kolejnym tutaj mamy minus 1x i minus 3x to jest minus 4x. Jeżeli do tego dodamy 1/7, to mamy minus 3 i 6/7 x. I w ostatnim przykładzie 1x plus 2x to 3x, odjąć 0,4x to 2,6, tutaj znowu powinien być x, przepraszam. W którym przykładzie dałeś minus 1w? Aha, tutaj w przykładzie c, tak, może być minus 1w, to też jest dobrze. Tutaj w tym miejscu, zwróćcie uwagę, mam wpisane y przez pomyłkę, ma być x, 2,6x. Czy możemy dalej? Dobra, no to przechodzimy. Zadanie trzecie. Teraz mieliśmy wpisywać te kropeczki, takie wyrażenia, żeby mieć równość prawdziwą. No to ile trzeba dodać do 0,7a, żeby dostać 1a? Czyli tak naprawdę, ile trzeba dodać do 0,7, żeby dostać nienapisaną tutaj jedynkę przed a? 0,37a. Małk, ostatni przykład, co było w poprzednim przykładzie, 2,6x powinno być. OK, kolejny przykład. Ile dodać do 1/2, żeby dostać 3? No 2 1/2 i dopisujemy oczywiście literkę b. Ile dodać do minus c, żeby dostać 1c?
trzeba dodać 2C. Żeby tutaj nam wyszło D, skoro dodano 3D, to musi być minus 2D, bo od 3D, jeżeli odejmiemy 2D, dostaniemy 1D. Tutaj mamy mieć 5E, to był prosty przykład. No i tutaj, skoro ma wyjść 0, no to odjemna musi być taka sama. Dajcie znać, czy już mogę przejść do czwartego. Tak, Olesia, tak, ok. W zadaniu czwartym, tutaj był kaktusik, ale ten kaktusik jest w sumie niepotrzebny. Mamy liczyć sprytnie. Szukamy w takim razie par wyrażeń z przeciwnymi współczynnikami, czyli z liczbami, które mają przeciwne znaki. No to zwróćcie uwagę, mamy minus 17x, a na końcu mamy plus 17x. Te dwa wyrażenia razem dają nam 0. Możemy je w takim razie od razu przekreślić. Szukamy następnych podobnych przeciwnych współczynników. Minus 10x i 10x. Minus 13x i 13x. Minus 11x i 11x. Skoro wszystko jest skreślone, to wynik to 0. Identycznie robimy w następnym. Szukamy przeciwnych współczynników. Mamy minus 8x i 8x. Minus 6x i 6x. Minus 2x i 2x. Czyli nam zostało tylko minus 10x plus 4x. Dobrze piszecie na czacie. Minus 6x. Bardzo dobrze. Ok. Proszę dać znać, czy możemy przejść dalej. Olesia, Fabian, Hania, tak. Ok. No to przechodzimy. Zadanie piąte. Mamy wykonać działania. Tak naprawdę patrzymy tylko na same liczby. Literkę zawsze spisujemy. 2 razy 4 to 8x. 3x razy 5, 15x. W tym wyrażeniu, w mnożeniu, piątki by nam się skróciły, czyli dostaniemy 2x. W tym wyrażeniu w D skróciłyby nam się trójki, czyli licznik to 1, mianownik to 7, zatem 1 siódma x. W tym wyrażeniu 2 razy minus 5, dostajemy wynik z minusem, dokładnie Piotrek, minus 10x. W następnym też będzie wynik ujemny, minus 0,4x, w tym wyrażeniu minus razy minus daje plus, 1/3 razy 2 to 2/3 i dopisujemy x. W następnym dzielimy 24 przez 3, to jest 8, czyli 8x. Dzielimy liczbę dodatnią przez ujemną, mamy w takim razie wynik ujemny, minus 2x. Ok. Dajcie znać, czy mogę przejść dalej. Ok, no to przechodzimy. Szukamy wyrażeń, które są równe temu wyrażeniu. Jeżeli to wyrażenie policzymy, dostajemy minus 10x. W takim razie, skoro wynik ma być ujemny, to oznacza, że jedna z liczb musi być dodatnia, a druga musi być ujemna. No to mamy w takim razie to wyrażenie, to i to. Te trzy wyrażenia. Wszystkie pozostałe nie dadzą nam wyniku minus 10x. I skończyliśmy tę stronę. Czy możemy przejść dalej? Ok. W takim razie mamy dzisiejszy temat lekcji. Pozostajemy dalej w ćwiczeniach. Temat to upraszczanie wyrażeń algebraicznych, ćwiczenia. Mamy robić dzisiaj zadania ze strony, między innymi ze strony 80. Będziemy uzupełniać grafy. Działanie grafu mam nadzieję, że rozumiecie. Mamy 1 szóstą u pomnożyć przez 6. Szóstki nam się wtedy skrócą. Dostaniemy w takim razie 1 u, czyli po prostu u. Kolejne wyrażenie. 3x razy 1/3. Znowu trójka nam się skraca z trójką z mianownika, dlatego zostaje 1x, czyli po prostu krócej x. OK. Jaki będzie w takim razie, jaki będzie wynik w trzecim przykładzie? Czyli minus 5y razy 3 piąte, razy 3 piąte. Jesteśmy już teraz w tym przykładzie.
ale musicie też uwzględniać znaki. Zwróćcie uwagę, jedna liczba jest ujemna, druga jest dodatnia. Czyli jaki będzie wynik? Czy to na pewno będzie plus 3y? Teraz OK, minus 3y. Piątki się rzeczywiście skrócą, ale ponieważ mamy ten jeden minus, dlatego mamy minus 3y. OK, jaki wynik będzie w takim razie w kolejnym z literką z? 9 dziesiątych z podzielić przez 3. Co będzie tutaj? OK, dobrze piszecie. Poczułam się jak pani z telewizji. 3 dziesiąte z, super. Piotrek, Maja, Ola, Sasza i tak dalej, wszyscy macie teraz dobre wyniki. OK, co będzie w takim razie z literką W w tym przykładzie? Czyli minus 3 siódme W podzielić przez 3 siódme. Sasza, ale czy tylko minus 1? Nie ma żadnej literki. Piotrek, 1 W. Hania, dobre. No, 0 na pewno nie. Część z Was, kilka osób napisało dobre wyniki. Rzeczywiście, jeżeli podzielimy samo 3 siódme przez 3 siódme, dostaniemy 1. Ale tu jeszcze jest ten minus. Dlatego będzie minus 1 i W to minus 1 W albo po prostu minus W. Obydwa wyniki będą dobre. I minus 1 W i minus W jest dobre. OK, no to przejdźmy dalej. Przez ile pomnożyć 5x, żeby dostać 20x? Co wpiszemy tutaj? Julka proponuje czwórkę. Cztery x na pewno nie, bo mielibyśmy wtedy w wyniku x w kwadracie. Razy 4 wystarczy tylko, bez x-a. Razy 4. OK, przez ile podzielić w takim razie minus 8y, żeby dostać samo y? Co wpisać tutaj? Przez ile podzielić minus 8y? Tylko znowu uwzględnijcie znaki. Aha, czyli jak podpowiadam, że macie znaki uwzględniać, to uwzględniacie, OK. Dobra, przez minus 8 muszą być dwie liczby ujemne podzielone przez siebie, żeby wynik był dodatni. Tutaj jest 1y, czyli musi być tutaj minus 8. OK. Jedźmy dalej. Znowu uwzględniamy znaki. Przez ile podzielić minus 10z, żeby wyszło nam w wyniku 2z? Olesia minus 5. Sasza się chyba machnął albo machnęła. Pozostali dobre propozycje, minus 5. OK, bo musi być liczba ujemna znowu, żeby nam wynik wyszedł dodatni. Dobrze, przez ile pomnożyć 1 czwartą u, żeby dostać 1 u? Co wpisujemy teraz tutaj przy literce U? Hania, Maja, Myszka, Mini, Julka. OK, wstawiamy 4. Dobrze, 1 czwarta nie. Wtedy nam wyszła w wyniku 1 szesnasta U, bo mnożymy licznik, mianownik razy mianownik. Czyli wstawiamy tutaj czwórkę. OK, co wstawimy w takim razie tutaj? Przez ile pomnożyć minus 1 piątą V, żeby dostać V albo 1 V? Patrzę na propozycję minus 5, minus 5. Hania proponuje piątkę. Julka, Sasza, teraz już Hania zmieniła zdanie na minus piątkę, koksu minus piątka. Tak jest, mnożymy przez minus 5, bo te dwie liczby muszą być ujemne, żeby wynik był dodatni. OK, no to przechodzimy w takim razie do zadania ósmego. Tak jest, Maja. Wynik musi być dodatni, czyli ten minus musiał być tutaj minus 5. OK, przechodzimy do zadania ósmego. W styczniu w księgarni sprzedano x książek. W lutym sprzedano ich dwa razy więcej niż w styczniu, a w marcu dokładnie tyle samo, co w lutym. Ile książek sprzedano w tej księgarni w pierwszym kwartale roku? Zapisz odpowiednie wyrażenia algebraiczne i uprość je. OK, w takim razie pod spodem możemy sobie wypisać. W styczniu sprzedano x książek.
Skoro w lutym sprzedano ich dwa razy więcej niż w styczniu, no to w lutym mamy ich 2x. W marcu tyle samo co w lutym, czyli marzec też 2x. Skoro mamy obliczyć wszystkie sprzedane książki w tym pierwszym kwartale, czyli w tych 3 miesiącach, zapisujemy działanie x plus 2x plus 2x, czyli wynik 5x. Olesia bardzo dobrze, Ola też bardzo dobrze, super. Zapisujemy to wyrażenie. Co to jest 5 razy 4? Czy możemy przejść dalej do kolejnych zadań? Przypisane? Okej, Sasz. Trudno bywa. Tak. Wszyscy są na razie na tak. Pięknie. To patrzymy na zadanie 9. No to słucham, w takim razie patrzę na czat, jaki dostaniemy wynik w przykładzie 9a. Zwróćcie uwagę, że tutaj nie wszystkie wyrażenia są do siebie podobne, mówimy. Podobne są tylko te, które mają taką samą literkę. No to taką literkę, tą samą literkę mają 3x i 2x. Jedynka nie jest do nich podobna, czyli oddzielnie dodajemy do siebie te x-y, będzie 5x-ów, a jedynka zostaje jeszcze oprócz tego, czyli mamy 5x plus 1. Jedynki się nie dodaje do x-ów. No to skoro już to wiecie, to w takim razie, czyli oddzielnie dodajemy same liczby, mówiąc tak oględnie, a oddzielnie wyrażenia, w których są jakieś literki. No to w takim razie, co zapiszemy w przykładzie B? Czekam na wyniki z przykładu B. Ania 13 minus 3x. Ktoś jeszcze ma jakiś pomysł? Maja też 13, Olesiu chyba nie do końca. Pozostałe propozycje Maja, Myszka i Małk są dobre. Tak jest. Możemy zapisać to na dwa sposoby. Albo na początek wyrzucić to minus 3x, a następnie do siebie dodać 5 i 8. Albo zapisać tak, jak zaproponowaliście. 13 odjąć 3x. Koksu, pomyliłeś znak. Obydwa te wyrażenia są poprawne. Trzeba wybrać jeden z nich. Ok, w takim razie co zapiszemy w przykładzie C? Spróbujcie policzyć. Pamiętamy, że samo wyrażenie x to jest to samo co 1x. Maja, Hania, Ola. Poprawne wyniki 0,2x plus 1x to 1,2x i bez zmian przepisujemy wyrażenie, które nie ma żadnej zmiennej, czyli żadnej literki, czyli minus 0,2. Ok. W przykładzie D znowu mamy x oddzielnie i oddzielnie samą liczbę. Maja, Hania. Dobrze. Tak jest, 2 piąte plus 3 piąte to jest 5 piątych, czyli 1x i plus 2, mamy x plus 2. To jest to samo, co napisał teraz, co napisał Olsiak. To jest to samo, co 1x plus 2. Tak też można zapisać. Dobrze. Patrzymy na przykład E. Tutaj już raz zwróćcie uwagę, że mamy wymieszane po dwa wyrażenia. Dwa wyrażenia są z literką. Dwa wyrażenia to są same liczby. Dodajemy je oddzielnie i nie sumujemy. To w takim razie ile dostaniemy w przykładzie E? Maja proponuje minus 3a plus 3. Julia proponuje minus przed trójką. Sasza minus 3a plus 3. Ola też. No i zgadza się. 3a minus 6a to jest minus 3a. 8 plus 8 odjąć 5 to plus 3. Możemy to zapisać albo w ten sposób, minus 3a plus 3, albo 3 odjąć 3a. Tutaj to nie będzie miało żadnego znaczenia. Myszka mini, musimy ósemkę i piątkę też obliczyć, dlatego mamy to plus 3. Ok, w przykładzie F, tutaj z x-ami, jaki proponujecie wynik?
mamy dwie propozycje: 3x plus 9 albo 3x minus 9. Kolejny 3x minus 9. Znowu 3x minus 9. Teraz plus 9. No to przyjrzyjmy się. 7x odjąć 4x to jest 3x, minus 6 plus 3 to jednak jest minus 3. Czyli ma być 3x odjąć 3. Te dziewiątki są źle. Czy plus, czy minus, to będzie źle. Poprawcie sobie. I popatrzcie na przykład G. Co dostaniemy w przykładzie G? Patrzcie znowu na znaki. Mają coś jest nie tak. Początek ok, dalej źle. No i Julka na razie najlepiej. 8x odjąć 3, dokładnie. 4x plus 4x to jest 8x. Minus 4 dodać 1 to minus 3. Poprawiamy sobie. No i w takim razie popatrzmy na ostatni przykład w zadaniu 9. Patrzymy na przykład H, jaki teraz proponujecie wynik, tylko uważajcie na znaki. Początek dobry, Maju, minus 3x, dobrze, a co dalej? Julka, minus 3x plus 9. Jeszcze jakaś propozycja, Piotrek 3x minus 9. Piotrek, sprawdź znaki przed liczbami bez literek. Olesia, Maja, minus 3x plus 9. Tak jest, i to jest dobry wynik. Minus 3x plus 9. 1x odjąć 4, to jest minus 3x. Plus 7, dodać 2, to dodać, to plus 9. Ok. No to patrzymy w takim razie na następne przykłady. Mamy teraz grafy w zadaniu 10. Ja już zrobiłam drugi przykład, będziemy iść w tą stronę najpierw górą. Mamy 4, dodać x i od tego mamy odjąć 3x. Czwórka zostaje bez zmian, bo tutaj już nie ma żadnego wyrażenia bez literki x, czyli spisujemy czwórkę. Obliczamy, ile to jest x, czyli 1x odjąć 3x. To jest minus 2x. Ok, w takim razie jaki wynik będzie tutaj? Jedną drugą możecie zapisać jako łamaną 1 przez 2. Szukamy tego wyniku teraz. 1 druga x, dodać 5, odjąć 2. Ile to jest? 1 druga x, dodać 3, Maja. Ktoś ma też jakiś inny pomysł? Czy się z tym zgadzacie? Jojo, siemanko też. Tak jest. 1 druga x plus 3. Tutaj w tych wyrażeniach dwóch nie ma w ogóle x-ów, czyli spisujemy 1 drugą x. 5 odjąć 2 to plus 3. Ok, no to w takim razie co będzie tutaj? Ostatni przykład na górze. 1,5x dodać 2, odjąć pół x i odjąć 1. Jaki teraz będzie wynik? Szukamy tego wyniku. Mam propozycję x odjąć 2, 1x plus 1, 1x plus 1, x plus 1. Koksu, myśl. Myślenie nie boli. Trzeba nakarmić czasami mózgojady. X plus 1. Tak jest. 1,5x odjąć pół x. To będzie 1x, czyli po prostu x
2, odjąć 1, to plus 1. OK. Przechodzimy do przykładu na dole. 3x plus 1, odjąć 4x. Ile dostaniemy tutaj? Minus 1xx. Coś nie tak. 0. Nie, na pewno nie. Tutaj na pewno nie będzie 0. Julka proponuje minus x plus 1, Weronika minus 1x plus 1, czyli ten sam zapis tak naprawdę. Hania minus x plus 1, Małk tak samo. Tak jest. Jeżeli od 3x odejmiemy 4x, dostajemy minus 1, czyli minus 1x i spisujemy plus 1, bo więcej liczb bez literek nie ma. Czyli mamy minus x plus 1. OK. Kolejny przykład. 4 dodać x, odjąć 2x. Ile dostaniemy teraz? Drugi przykład na dole. Hania proponuje 4 dodać minus x, a plus i minus to jest, Haniu, co? 4 plus x, Maja. Olu, znowu plus i minus, co nam daje? 4 minus x i to są dobre odpowiedzi. X odjąć 2x. Czyli 1x odjąć 2x to jest minus 1x, czyli minus x. 4 odjąć x. Powinien być taki zapis. Już bez tego plus minus. Po prostu 4 minus x. Ok, kolejny przykład. 1 druga x dodać 4 odjąć 7. Ola, 1 druga x odjąć 3. Maja, znowu plus i minus daje nam Olesia. 1 druga x minus 3. Koksu, witamy. Cieszymy się, że wróciłeś. Iza, plus i minus daje nam minus. Czyli mamy 1 druga x odjąć 3. OK. I ostatni przykład tutaj. 1,5 x plus 3. Dodać 3,5 x. Dodać 1. Co dostaniemy teraz? Patrzymy na ostatni przykład. Jaki dostaniemy teraz wynik? x plus 4 Maja proponuje. Julka 2x plus 4. Kolejna osoba, Ola 2x plus 4. Sasza i Weronika też. I macie rację. Minus 1,5x dodać 3,5, czyli 3,5 odjąć 1,5 to jest 2, no i ta literka x, dodajemy same liczby, 3 plus 1 to 4. OK, czy możemy przejść dalej? Dajcie znać na czacie. Szymek też bardzo dobrze, Olesia też, Iza też. OK, no to idziemy dalej. Na stronie 81 mamy zadanie 11. Ewa powiedziała do Olka, pomyśl jakąś liczbę, pomnóż ją przez 5. Od wyniku odejmij 5. Odejmij trzykrotność liczby pomyślanej na początku, dodaj 15, uzupełnij graf. Jeżeli x pomnożymy przez 5, no to dostaniemy w tym miejscu 5x. Nie, Haniu, 80-81. Co dostaniemy w takim razie w tym drugim okienku? Jeżeli od tego wyrażenia odejmiemy 5, co dostaniemy tutaj? Nie, nie. Hania ma rację. 5x odjąć 5. Od samego odwrażenia z x nie odejmiecie samej liczby. Czyli piszemy 5x odjąć 5. Co się pojawi w kolejnym okienku? Julka ma dobrze. Co będzie w przedostatnim? Jeżeli od tego wyrażenia odejmiemy 3x, to co dostaniemy tu? Olesia 2x minus 5, Hania, Sasza, Ola. Dobrze, wpisujemy 2x minus 5, bo 5x minus 3x to są wyrażenia podobne, możemy je odjąć, będzie z tego 2x
minus 5 spisujemy bez zmian. Dobrze, teraz do tego wyrażenia dodajemy 15. Co dostaniemy na końcu? Haniu, popatrz na znaki. Olesia 2x plus 10. Mamy dwie różne propozycje. Weronika też 2x plus 10. Ola też. Małk, Sasza. Julka, dobrze. Ok, dostajemy wynik 2x minus 10. 2x spisujemy, bo więcej wyrażeń tutaj już z x nie mamy. Minus 5 plus 15 to jest plus 10. Czyli powinien być taki wynik. No i mamy jeszcze policzyć to wyrażenie. Olek otrzymał w wyniku liczbę 18. To jaką liczbę pomyślał na początku? Jeżeli z tego 2x plus 10 wyszło mu 18, to ile było na początku? Jakie macie propozycje? Mam czwórkę, czwórkę, czwórkę. Kolejne osoby też podają czwórkę. No to sprawdźmy. 2 razy 4 to 8. 8 plus 10, 18. To powinno być 4. Tak, to jest pomyłka. Czwórka powinna być. Podaliście dobrze. Ja tutaj myślę, mam niepotrzebne 0 dopisane. Jedźmy dalej pod punkt B. Ci, którzy nie słyszeli, w tym miejscu jest 4, nie 40. Niepotrzebne jest 0, nie wykasowałam go. Pod punkt B. Olek powiedział do Ewy. Pomyśl jakąś liczbę, pomnóż ją przez 4 i dodaj 2. Od wyniku odejmij 3, odejmij liczbę 2 razy większą niż ta, którą pomyślałaś na początku. Jaką liczbę otrzymałaś? Uzupełnij graf. No to mamy po kolei. Pomyśl jakąś liczbę, wpisujemy sobie w takim razie tutaj x. Mnożymy ją przez 4, czyli w tym miejscu wpisujemy razy 4. W takim razie co dostaniemy w tym miejscu? Nie wiem, o co chodzi. Pani ogłosi rekord. Nie wiem, o co chodzi z tym 25. Ja widzę 22 teraz. Dobrze, dobrze podaliście 4x, ok. Hania, Olesia, Ola, 4x, ok. Dalej mieliśmy, dodaj 2, czyli w tym miejscu wpisujemy plus 2. Co dostaniemy w takim razie w tym okienku? Hmm. 4x plus 2, tak jest. Wpisujemy w tym miejscu 4x plus 2. Jedźmy dalej. Od wyniku odejmij 3. Czyli wpisujemy teraz na górze minus 3. Co dostaniemy w takim razie tutaj? Olesia już pisała 4x minus 1. Patrzymy już teraz na przedostatnie okienko. Ola też 4x minus 1. Julka, Weronika, Hania. Haniu znowu plus minus daje nam minus. Ok, dobrze podajecie dalej. Polski, Francuz, Sasza, Maja 4x minus 1. I jeszcze odejmij liczbę 2 razy większą niż ta, którą pomyślałaś na początku. Jaka liczba jest 2 razy większa od x? Poczekajcie, Olesia, nie tak szybko. Jaka liczba jest 2 razy większa niż x? Fabian, Hania, dobrze, 2x. Czyli odejmujemy teraz 2x. To jakie będzie wyrażenie końcowe? Mamy 4x, odjąć 1 i odjąć 2x. Jaki dostaniemy wynik na końcu? No i większość z Was pisze dobrze. 2x minus 1. Ok. No i mamy końcóweczkę jeszcze. Ewa otrzymała liczbę 13. Jaką liczbę pomyślała na początku? Czyli ile wynosił x, jeżeli 2x minus 1 to jest 13? Co to mogło być na początku? No to Francuz, pomyśl. Jakaś liczba 2 razy większa, zmniejszona o 1, daje 13.
Maja proponuje 25, do maju wstawmy. 2 razy 25 to jest 50. Jeżeli odejmiemy 1, to nie wyjdzie 13. Myszka mini, jojo siemanko, Ola proponują siódemki. Sprawdźmy. 2x, czyli 2 razy 7, 14. Odjąć 1, 13. Czyli w tym miejscu ma być siódemka. Ok, wpisujemy tam 7. I przechodzimy do kolejnego zadania, 12. Wpisz w miejscu kropek odpowiednie wyrażenie algebraiczne. Ile musimy dodać do A, żeby w wyniku nam wyszło 3A minus 2? Ile tutaj wpisać? Hania proponuje 2A minus 2. Maja też. Olsiak też. Polski Francuz, wait a minute. Ola też. Tak jest. Wpisujemy tutaj 2a minus 2. Mamy a, dodać 2a to 3a. Minus 2 spisujemy. Ok. W przykładzie z literką B. Co należy w to miejsce wpisać na tych kropeczkach, żeby w wyniku dostać 2b, dodać 3? Hania proponuje 3b plus 3. Maja, Ola i Sasza też. Ok, wszyscy pozostali. Polski Francuz bardzo sprytnie, ale jeszcze chwila. Dobrze, mam mieć 3b plus 3. Minus b plus 3b to rzeczywiście 2b. Trójka zostaje bez zmian. Ok, przechodzimy do zadania 13. W firmie Blond zatrudnionych jest X osób. Kobiety stanowią 4 piąte pracowników. 2 piąte kobiet to blondynki, a 1 czwarta mężczyzn to blondyni. Zapisz za pomocą wyrażeń algebraicznych, ile w tej firmie pracuje kobiet. Skoro kobiety stanowią 4 piąte pracowników, a wszystkich pracowników jest X, to w przypadku kobiet wpiszemy tutaj 4 piąte X. Haniu, dobrze. Ile w takim razie wpiszemy mężczyzn? Jeżeli kobiet jest 4 piąte x, to ilu zostało mężczyzn? Nie, Francuz, to potem. Francuz, ile zostało mężczyzn? Olesia proponuje, Ola też 1 piąta x, Olsiak też, Weronika też. Dokładnie, wpisujemy u mężczyzn 1 piąta x, bo razem te dwie rzeczy, kiedy do siebie dodamy, mamy 1x, czyli x. Ok, mamy dalej. 2 trzecie kobiet to blondynki, czyli 2 trzecie z tego wyrażenia. Kiedy obliczamy ułamek z jakiejś liczby, wykonujemy mnożenie. Czyli dla blondynek zapisujemy takie działanie: 4 piąte x razy 2 trzecie. Pamiętamy, że mnożymy licznik razy licznik, mianownik razy mianownik. Nic nam się tutaj nie skraca, dlatego mamy 8 piętnastych x. Francuz nikogo nie pocieli. Może była taka liczba uczestników, tych wszystkich zatrudnionych, że się wszystko dzieli ładnie. Ok, no i liczymy teraz blondynów, panów blondynów. 1 piąta x to byli mężczyźni, z czego 1 czwarta to blondyni. Czyli znowu wykonujemy mnożenie. 1 piąta x razy 1 czwarta. Znowu nic nam się nie skraca, wymnażamy. 1 razy 1, 1, 5 razy 4, 20, czyli 1 dwudziesta x. Czy możemy dalej? No to za chwileczkę będzie test Kahoot. Jak widzicie, robimy ostatnie zadanie, 14, po nim już będzie Kahoot. No to zaczynamy 14. Pineski są sprzedawane w kartonowych i plastikowych opakowaniach. W kartonowym jest o 30 pinezek więcej niż w plastikowym. Uzupełnij zapisy. X to liczba pinezek w opakowaniu plastikowym.
Ile wpiszemy w takim razie, że jest w kartonowym opakowaniu? Co trzeba wpisać tutaj? Ile wpiszemy w kartonowym? Ola, Olesia, Maja, X plus 30. Tak jest, pozostali też. Dokładnie. Wpisujemy X plus 30, bo było ich o 30 więcej niż plastikowy. Dobrze, no to my jedźmy dalej. Zapisz w jak najprostszej postaci, ile pinesek jest razem w jednym opakowaniu kartonowym, czyli w jednym takim i w 10 plastikowych. Jakie działanie trzeba zapisać, żeby to razem policzyć? Jeden kartonowy i 10 plastikowych. Na razie nie piszcie wyniku, tylko samo działanie. Jakie działanie trzeba tutaj wpisać? Jeszcze nie sam wynik, tylko działanie. Mam dwie propozycje: x plus 30 albo 10x plus 30. Poniżej jeszcze inna propozycja: x plus 30 plus 30x. Mieliśmy 10 plastikowych, Haniu. X plus 30. Joł się manko, ma najlepszą propozycję, zdaje się. Mamy mieć 10 plastikowych, czyli takich ma być 10 i jedno kartonowe. Dokładnie. Hania teraz ma dobrze, czyli mamy mieć zapisane x plus 30, bo jest jedno kartonowe, plus 10 x-ów. Ok. No to teraz proszę podać wynik ostateczny już. Jaki będzie wynik tego działania? Mam pierwszy, Hania 11x plus 30. Olesia też ma taki sam wynik. Sasza też. Joł się manko też. Weronika, Julka też. Dokładnie. Mamy wynik 11x plus 30. Ok. To na dzisiaj wszystko. Za chwileczkę przechodzimy do testu Kahoot. Jutro będziecie mieli do obejrzenia filmik instruktażowy o zapisywaniu równań i krótki test, który należy wykonać. Tym razem testy będą już miały termin ważności, czyli tak zwane deadline'y, dlatego że część z Was no niestety obija się, nie pracuje systematycznie. Część z Was już zauważyła, że macie powpisywane plusy zapewne w Librusie. Te plusy później się zamieniają oczywiście na piątki. A teraz przechodzimy do Librusa. Przepraszam, do testu Kahoot. Spróbuję włączyć muzykę. Nie, to nie jest na ocenę. Na ocenę robicie testy. Muzykę i głośnik u siebie wyłączę. Jak widzicie, w tym momencie jeszcze jestem w stanie wyłączyć głośnik, natomiast jeżeli później się już sam włączy, nic z tym nie zrobię. To wtedy po prostu wyciszcie głośniki albo wyłączcie je w ogóle. Mam w tym momencie 24 uczestników prawdopodobnie transmisji, 6 graczy, no to jeszcze czekamy. Już teraz wyłączyłam głośnik u siebie, sprawdzałam, czy kora muzyczka nie powinno już być echa. Haniu 25, ale licz jeszcze mnie, bo ja jestem na dwóch komputerach, dlatego prawdopodobnie jest jedno mniej osoba. Dobrze, mam 12 graczy, czekamy jeszcze. Pytania będą podobne do tych, jakie dziś rozwiązywaliśmy w ćwiczeniach, do takich zadań, jak rozwiązywaliśmy w ćwiczeniach.
Julka YD. Julka YD. Ale ja nie mam kogoś takiego Julia. Jak Julka YD. Jest Julka 6D, okej. Okay. Kahoot na Zoomie. Trochę was jest za dużo na Zooma. Obawiam się, że nie będzie takiej pracy, jak jest przy YouTubie. Okej, okay, mam 18 graczy. To jeszcze chwilkę czekamy. Aniu, na Zoomie spotykam się tylko ze swoją klasą w ramach godzin wychowawczych. W dalszym ciągu 18 osób. Czy jeszcze na kogoś czekamy? Bardzo proszę o informację, bo niby w transmisji jest chyba raz 21, raz 24. Czekamy na Piotrka, ok. Julka, marudzisz. Będziemy znowu czekać. Szybko, Julka, wchodź jeszcze raz. Czekamy jeszcze na Julkę. Piotrek, czy ty już jesteś? Polski Francuz. Obawiam się, że bez lekcji się nie da, bo może być jeszcze tak, że w tym roku do końca zajęć będą tak wyglądały lekcje jak teraz. Nie wiadomo, czy wrócicie do szkoły w tym roku. Jula, jak rozumiem, że to jesteś ty? Fabian, naprawdę nie chciałbyś. Piotrek, to rozumiem, że już ty. Ok, no to zaczynamy grać. Za tydzień to na pewno raczej nie. Sześć pytań. Jeżeli włącza się muzyka, to wyciszcie ją. Mamy pierwsze pytanie. Co należy wpisać w puste okienko grafu? Nie zrobię, nic z tym nie poradzę. Wynik powinien być 2x. Najwięcej osób dobrze odpowiedziało, ale jednak 9 osób udzieliło źle odpowiedzi. Myślcie, proszę Państwa, myślcie. To dzisiaj wszystko robiliśmy. Jest 6 pytań. Na razie prowadzi Olesia. Ola 6D na drugim miejscu, Maja na miejscu trzecim. Przechodzimy do drugiego pytania. Znowu, co należy wpisać w puste okienko grafu? Lepszy wynik zdecydowanie, ok, bo minus 16 podzielić przez minus 4 daje nam 4. I mamy zmianę na miejscu drugim i trzecim. Olesia nadal prowadzi. Pytanie trzecie.
uprość wyrażenie. Odjąć 6x to jest minus 2x, 3 odjąć 12 to minus 9. Mylicie znaki, trzeba jeszcze potrenować. Prowadzi, wskoczyła Maja na prowadzenie, Julia wskoczyła na drugie, Olesia na miejscu trzecim. Kolejne pytanie, czwarte. Znowu należy uprościć wyrażenie. Parsknęłam śmiechem, jak przeczytałam twój komentarz o psie. Ok, 5a dodać 10a to 15a. Minus 6 odjąć 7 to minus 13. Powinna być żółta odpowiedź. Tylko 3 osoby odpowiedziały dobrze. I mamy zmianę na miejscu pierwszym. Julia wskoczyła na pierwsze, Maja jest na miejscu drugim, Olesia na trzecim. Przedostatnie pytanie. Dobrze, minus 9a plus 3, ok, zobaczmy, bez zmian na pierwszych 5 miejscach i przechodzimy do pytania finałowego. Teraz większość odpowiedziała, najwięcej jest dobrych odpowiedzi, może nie większość, ale najwięcej jest dobrych odpowiedzi. Odpowiedzieliście mniej więcej pół na pół, połowa uczniów udzieliła złych odpowiedzi, tych, którzy w ogóle odpowiedzieli na to pytanie. I zobaczmy, kto wygrywa na podium, na miejscu trzecim, Kala 6D, na miejscu drugim, Miła Tokio i na miejscu pierwszym. Moi drodzy, przypominam, jutro filmik instruktażowy i krótki teścik, a następna lekcja na żywo dla obydwu klas, i dla 6A, i dla 6D. 6D dzięki temu nie będzie miała czwartkowej lekcji, w środę o godzinie 11. Zapraszam, trzymajcie się wszyscy, pamiętamy o noszeniu maseczek, oby koronawirus nikogo nie dopadł. Do zobaczenia w środę, pa, pa.